Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i dzisiaj chciałbym zaprezentować wam skład z reprezentacji Polski na zbliżający się mundial, jednocześnie pokazując wam pierwsze karty tych zawodników w FIFA Ultimate Team. No i na samym początku chciałbym wam tylko powiedzieć, że jako pierwsze FIFA Ultimate Team będę traktował Ultimate Team w FIFA 10, a nie FIFA 09, ponieważ bazy danych z FIFA 09 różnią się na różnych stronach internetowych, a osobiście nie byłbym w stanie sprawdzić, która tak naprawdę ma rację, dlatego stwierdziłem, że jeżeli gdzieś jest FIFA 10, to po prostu zaczynamy tak jakby od FIFA 10, a teraz już bez zbędnego przedłużania lećmy do pierwszej jedenastki. Nie ukrywam, sam miałem troszeczkę problemów ze skompletowaniem tej drużyny, natomiast poczytałem po prostu przewidywane składy według niektórych portali w Polsce, no i większość na bramce stawia na Wojtka Szczęsnego, który w FIFA World Cup ma ocenę 83, jego statystyki prezentują się następująco. Wydaje mi się, że w kolejnej FIFA, w FIFA 19, jeżeli Wojtek bardzo dobrze zaprezentowałby się na mundialu, to nawet ta ocena na poziomie 85 jest naprawdę możliwa, ponieważ dobry sezon za Polakiem oraz oczywiście w tym momencie zostanie pierwszym bramkarzem Juventusu Turyn, więc wydaje mi się, że ta 85 naprawdę może się tutaj pojawić. Jednak co ciekawe, jego pierwsza karta, karta z FIFA 11, prezentuje się w następujący sposób: 69 overalla. Generalnie statystyki naprawdę bardzo ciekawe, przede wszystkim 80 refleksu. To nie jest coś, co zdarza się często na takich srebrnych kartach, więc generalnie wydaje mi się, że dosyć ciekawe statystyki i tak prezentowała się karta Wojtka w pierwszej FIFA, w której był on dostępny. Dalej, prawa obrona, czy to oczywiście Łukasz Piszczek, ocena 84 w trybie World Cup. Bardzo fajnie wyglądające statystyki, szkoda, że nie dostał 80 physical, bo wtedy miałby po prostu te najważniejsze statystyki ocenione na 80 bądź powyżej 80, ale i tak karta naprawdę przyzwoita, myślę, że jeden z najlepszych prawych obrońców w całej grze, jeżeli chodzi właśnie o tryb World Cup. Natomiast jego pierwsza karta to karta właśnie z FIFA 10, jak widzicie na prawej pomocy Łukasz Piszczek jeszcze z Herty Berlin. Statystyki tutaj wydają mi się niezbyt takie ciekawe, wydaje mi się, że nie była to zbyt często używana karta, no ale tak prezentowała się karta Polaka właśnie w FIFA 10. Idąc dalej, idziemy do Kamila Glika. Tutaj bardzo zastanawiałem się, czy postawić na Kamila. Nie wiem, jaka sytuacja jest obecnie, kiedy widzicie ten materiał. W momencie, w którym ja go nagrywam, w momencie, w którym go montuję, Kamil Glik przechodzi różne badania, więc jeszcze nie wiadomo, czy na mundial pojedzie. Tak czy inaczej, ja jestem optymistą, trzymam duże kciuki za to, że Kamil faktycznie na Mistrzostwach Świata się pojawi, dlatego też postanowiłem umieścić go w tym składzie, szczególnie, że jego pierwsza karta pochodzi z FIFA 12 i również prezentuje się dosyć ciekawie. Oczywiście jest to karta z Torino, no jak widzicie, prezentuje się ona następująco, naprawdę całkiem niezłe statystyki, 71 overalla i wydaje mi się, że w takich składach srebrnych mógłby znajdować miejsce. Oczywiście to tempo standardowo nie powala, ale wydaje mi się, że mimo wszystko nie najgorsze statystyki. Przechodząc dalej, Michał Pazdan, wydaje mi się, że to na niego postawi Nawałka w pierwszej 11. Może nie przez wzgląd na jego formę, ale raczej przez wzgląd na doświadczenie w kadrze, na to, jak zaprezentował się na ostatnich Mistrzostwach Europy. Dlatego Pazdan pojawia się również w mojej 11. Natomiast jeżeli chodzi o jego pierwszą kartę, jest to po raz kolejny karta z FIFA 11. W ogóle bardzo ciekawe zdjęcie Pazdana. Jest to karta oczywiście z Górnika Zabrze. No i jak widzicie, statystyki wydaje mi się, że nie powalają. W ogóle żadnej statystyki na ponad 60 na karcie nie ma. Natomiast 61 overalla, więc coś, co jej bardzo często robi. Ogólnie wygląda ona mało grywalnie, ale jako ciekawostka mogła się pojawić. Przechodząc dalej, lewa obrona. No tutaj raczej będzie albo Maciek Rybus, albo Bartek Bereszyński. Ja postawiłem na tego pierwszego. Wydaje mi się, że obeznanie tych rosyjskich boisk, również całkiem niezłe występy ostatnio, zresztą ogranie na tej lewej obronie, powinno przemawiać właśnie nad Rybusem. Jeżeli chodzi o jego statystyki w World Cupie, no nie prezentują się one jakoś imponująco, natomiast też nie są one jakieś beznadziejne. Natomiast popatrzmy jego pierwszą kartę. Ta karta pochodzi z FIFA 10. Jest to karta z Legii Warszawa i jak widzicie, całkiem niezłe tempo, całkiem niezłe nawet jak na kartę srebrną strzały czy podania. Troszeczkę słabsza defensywa, ale w ogóle już tutaj widać było, że ta defensywa nie stoi na jakimś beznadziejnym poziomie, no bo 47, nie ukrywajmy, nie jest to bardzo, bardzo, bardzo źle, ale no też oczywiście nie jest to dobrze. Przechodząc dalej, jeżeli chodzi o środek pola, wydaje mi się, że tutaj mimo słabej formy, mimo słabych występów w West Bromwich Albion, Krychowiak powinien pojawić się w pierwszej jedenastce. Oczywiście, tak jak mówię, jest tutaj dużo kontrowersyjnych wyborów. Nie mówię, że taka na pewno jedenastka będzie, ale to jest jedenastka nie tyle moja, co po prostu wybrana też najczęściej przez portale polskie. Nie będę wymieniał tutaj nazw, ale
Jak patrzyłem na przewidywane jedenastki, to ci zawodnicy najczęściej się pojawiali. Jeżeli chodzi o Grześka Krychowiaka, no to oczywiście downgrade, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry, bo tam ma 81, w World Cupie 80, no i jeżeli chodzi o statystyki, wydaje mi się, że dalej grywalny. Szkoda, że nie ma troszeczkę więcej tempa, szkoda, że nie ma troszeczkę więcej obrony, natomiast ta fizyczność dalej całkiem niezła oraz reszta statystyk również nie najgorsza, ale oczywiście, no chcielibyśmy tego Krychowiaka z Mistrzostw Europy w 2016 roku, gdzie prezentował wybitny poziom. Mam nadzieję, że odnajdzie się również na tych Mistrzostwach Świata i zaprezentuje to, czego od niego oczekujemy, bo z takim liderem w środku pola naprawdę moglibyśmy zdziałać dużo, natomiast przy słabej formie naszych środkowych pomocników myślę, że można będzie zacząć się obawiać. Natomiast jeżeli chodzi o jego pierwszą kartę, to jak widzicie tutaj karta oceniona na 65, zwykła, nieświecąca z Ligi Francuskiej jeszcze wtedy oczywiście, no i nie ukrywajmy, statystyki też nie prezentują się jakoś imponująco, ale co ciekawe, jak widzicie, pace jest w miarę zbliżony do tego, co prezentuje sobą teraz. No i oczywiście wszystkie, wydaje mi się, że statystyki bardzo podobne do tego, co teraz, tylko po prostu tak samo niższe, że tak się wyrażę. Idąc dalej, Karol Dinetti, czyli gość, który jest takim naprawdę młodym zawodnikiem, który w przyszłości może stanowić o sile naszej reprezentacji. Kolejny środkowy pomocnik, 78 overalla. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy, jak ten gracz poradziłby sobie faktycznie na mundialu, bo może nie jest on najbardziej doświadczonym graczem, ale wydaje mi się, że z tymi umiejętnościami naprawdę może dużo zdziałać w środku pola. Zresztą czy Krychowiak, czy Linetti w momencie, kiedy wyjdą troszeczkę wyżej, już zejdą z tego typowego defensywnego pomocnika, wyjdą troszeczkę wyżej, to mogą naprawdę fajne piłki porozgrywać do swoich partnerów, czy na skrzydła, czy do napastników, do których zresztą za chwilkę przejdziemy. Natomiast Linetti, no statystyki wszystkie oprócz strzelania na 70 ocenione bądź powyżej, natomiast nie zawsze tak było. Jego pierwsza karta to karta dopiero z FIFA 14. Pamiętam, że miałem przyjemność nawet grania tą kartą. No i jeżeli chodzi o te statystyki, no to widać, że tutaj Linetti był środkowym pomocnikiem ofensywnym. Teraz na mundialu jako środkowy pomocnik coraz bardziej przesuwa się go do tyłu, więc możliwe, że w przyszłości również jako defensywny pomocnik, ale zobaczymy, co Karol pokaże sobą na mundialu. Tutaj widzicie oczywiście jego statystyki z FIFA 14, które nie powalały, ale też nie były wcale najgorsze. Jeżeli chodzi o dalszą część składu, mamy tutaj Kubę Błaszczykowskiego. Oczywiście, no wiek robi swoje, jakby to nie jest ten Kuba, który był parę lat temu, natomiast dalej wydaje mi się, że będzie to dosyć ważne ogniwo naszej reprezentacji. Kuba zawsze przede wszystkim zostawia dużo serducha na boisku, co jest bardzo ważne w piłce nożnej. Jeżeli chodzi o jego statystyki w World Cupie, no nie powalają one, szczególnie patrząc na to, że jest skrzydłowy i ma 76 tempa. Również jeżeli chodzi o resztę statystyk, no nie ma tutaj żadnej takiej wybitnej. Natomiast wcale tak nie było wcześniej, bo co ciekawe, to jest chyba pierwsza taka sytuacja, gdzie karta z FIFA tym razem 10 jest wyżej oceniona niż karta z trybu World Cup, no ale oczywiście to chodzi głównie o wiek. Jeżeli chodzi o Błaszczykowskiego, 78 overalla w FIFA 10, bardzo fajne statystyki. Generalnie w kolejnych FIFAch bardzo często grało się tercetem Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski, oczywiście to jeszcze nie w FIFA 10, to dopiero później, to dopiero FIFA 13, FIFA 14, tamten tercet faktycznie świetnie działał. No i jeżeli chodzi o Błaszczykowskiego, to wydaje mi się, że to jest również karta, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ bardzo dobre tempo i ogólnie robił bardzo dużo zamieszania na skrzydle. Ja nie miałem przyjemności grać tą kartą faktycznie w Ultimate Team, ale w FIFA 10 pamiętam, że jak grałem karierę, to bardzo chętnie Kubę zawsze w swoim klubie witałem, bo był bardzo pracowitym prawym skrzydłowym i naprawdę przydawał się w każdej drużynie. Lecąc dalej, lewe skrzydło to oczywiście Kamil Grosicki, czyli nasz taki wariat po lewej stronie. Tutaj nigdy nie wiadomo, co Kamil wymyśli z piłką, ale wydaje mi się, że to jest pozytywne. Mam nadzieję, że taki element zaskoczenia również przyda się na mundialu. Jednak jeżeli chodzi o Kamila Grosickiego, to oczywiście jego pierwsza karta to jest karta również z FIFA 10. Jest to karta oceniona na 61, ale dalej z bardzo ciekawymi statystykami, z bardzo wysokim tempem. Oczywiście wtedy reprezentował jeszcze Jagiellonię Białystok. No i jak widzicie, jego statystyki prezentowały się w następujący sposób. I cóż, czas przejść do ostatniego zawodnika, jeżeli chodzi jeszcze o pomoc. Mamy tutaj Piotrka Zielińskiego, czyli niewątpliwie jednego z tych zawodników, którzy powoli przejmują ciężar faktycznie tych wyników reprezentacji na swoje barki, ale dlatego po prostu, że Piotrek zaczął grać świetnie i no tak naprawdę wydaje mi się, że jest pewniakiem do tego wyjściowego pierwszego składu. Jeżeli chodzi o Zielińskiego, bardzo fajne statystyki w samym World Cupie, również bardzo ciekawie gra się tą kartą, posiadam jego nawet chyba cztery wersje, w sensie cztery karty, oczywiście trzy w duplikatach. Jeżeli chodzi
chodzi o tą kartę, tak jak mówię, bardzo dobrze się nim gra, ma całkiem przyzwoite tempo, ocenione na 83, no jak na środkowego pomocnika jest to naprawdę fajny wynik. Dodatkowo wcale nie jest jakiś beznadziejny w obronie, czy nie jest słaby fizycznie, co pokazują również statystyki na karcie, ale nie zawsze tak było, bo jego pierwsza karta, karta z FIFA 14, nie prezentowała się zbyt dobrze. 68 overalla, ale statystyki naprawdę, naprawdę przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. Więc bardzo dobrze, że Piotrek tak się rozwinął. No i oczywiście liczymy na jeszcze większy rozwój. I ostatnim zawodnikiem, 11 w podstawowym składzie, zostaje Robert Lewandowski. Tutaj bez żadnych niespodzianek Robert, 92 overalla. Szkoda, że nie dali mu 80 tempa, no to jest naprawdę... No szkoda, bo ta karta wyglądałaby zdecydowanie lepiej, ja tu tylko punkcik tempa tak naprawdę, ale i tak prezentuje się całkiem nieźle. Roberta jeszcze niestety nie trafiłem, nie miałem okazji go przetestować w trybie World Cup. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał tą szansę, bo naprawdę statystyki i to, jak gra się przeciwko niemu, świadczą o tym, że ta karta jest naprawdę bardzo dobra. Przede wszystkim fenomenalne strzały, tak naprawdę z każdej pozycji potrafi on zagrozić. Zresztą tak samo jak w prawdziwej piłce, gdzie Robert wielokrotnie strzelał bramki z różnych naprawdę ciężkich pozycji. Ale jeżeli chodzi o jego pierwszą kartę, to jest to jeszcze karta z Lecha Poznań, z właśnie FIFA 10, która prezentowała się następująco. No ja też tutaj pamiętam, jak właśnie w FIFA 10 Robertem Lewandowskim grało się bardzo przyjemnie. Był to bardzo rozwojowy zawodnik również, więc to pokazał również świat realny, że warto było na niego stawiać i że faktycznie zrobił on furorę. Tak się skończyła pierwsza jedenastka, natomiast wiem, że przede wszystkim dwie karty jeszcze warto by było tutaj poruszyć. Przede wszystkim wszystkich elektryzuje to, kto zagra ostatecznie na środku obrony, bo oczywiście mówimy o tym Gliku, ja też mówiłem, że wziąłem go tutaj dlatego, że jest to bardzo optymistyczna opcja, również wziąłem Pazdana, bo jest doświadczony, natomiast pamiętajmy, że mamy jeszcze Bednarka, gracza, który pojechał na wyspy, gracza, który ogrywa się w Premier League, którego karta w FIFA World Cup prezentuje się w następujący sposób. Stwierdziłem, że go pokażę, ponieważ to byłby zawodnik, który by wskoczył albo za Glika, jeżeli ten miałby kontuzję, albo za Pazdana, ewentualnie oczywiście Marcin Kamiński zostałby też wtedy tak jakby dowołany, w sensie byłby powołany zamiast Kamila Glika, no ale nie wskoczyłby od razu pewnie do pierwszego składu, tylko właśnie usiadłby na ławce, a to Bednarek wszedłby do pierwszego składu. Tak prezentują się statystyki właśnie Bednarka w FIFA World Cup. Natomiast to ciekawe, jego pierwsza karta to karta dopiero z FIFA 16. Prezentowała się ona w następujący sposób i muszę przyznać, że bardzo ciekawe statystyki jak na brązową kartę. Naprawdę dużo tempa, fajna obrona, fajna fizyczność. Wydaje mi się, że tą kartą naprawdę można było sporo zdziałać na środku obrony, oczywiście mówiąc o kartach brązowych, no bo to nie są statystyki dla karty złotej, natomiast jak na kartę brązową naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo solidnie. No i drugim zawodnikiem jest oczywiście Arkadiusz Milik, ponieważ wiem, że wielu z Was będzie marudziło i mówiło, że fajnie by było, jakbyśmy wyszli na formację z dwoma napastnikami. Ja osobiście sam nie wiem, co o tym myśleć, bo nie widziałem, przyznam szczerze, meczu Senegalu. Oczywiście widziałem pojedyncze mecze wielu ich zawodników, jak Mané, jak Keita Balde Diao, oczywiście no Koulibaly w Napoli, ale nigdy nie widziałem meczu samej reprezentacji Senegalu przeciwko jakiemuś poważnemu rywalowi, dlatego nie wiem, jakie mają braki, ale jestem przekonany, że Adam Nawałko o tym wie. Czy wystawi dwóch napastników? Ciężko powiedzieć, natomiast jeżeli by wystawił, to oczywiście obok Lewandowskiego zagrałby prawdopodobnie Arkadiusz Milik, którego statystyki prezentują się w FIFA World Cup następująco, natomiast jego pierwsza karta to była karta z FIFA 14, prezentowała się ona w następujący sposób, jak widzicie 68 overalla. No nie najlepsze statystyki, ale przyznajmy szczerze, że później to szło tylko i wyłącznie w górę. Kolejna FIFA to była znowu karta srebrna świecąca, później już wchodziły karty złote i tak się zastanawialiśmy, jak daleko Arkadiusz Milik dojdzie. Na razie mamy kartę w World Cupie ocenioną na 80, ale czekamy, że może w momencie, kiedy faktycznie już nie będzie musiał się tak naprawdę walczyć z tymi kontuzjami, to wtedy wejdzie pełną parą w świat piłki nożnej i jeszcze pokaże swoje umiejętności i jeszcze dobije chociażby do poziomu Roberta Lewandowskiego. Byłoby świetnie, byłoby niesamowicie, a my byśmy mieli kolejnego świetnego napastnika w naszej kadrze. Tak czy inaczej, dajcie mi oczywiście znać o tym, jak podoba Wam się ta jedenastka, co byście zmienili. Tak jak mówię, jakby to nie jest moja jedenastka, chociaż się z nią zgadzam w większości, to jest raczej jedenastka wybrana przez różne portale zajmujące się piłką nożną, dlatego też jestem ciekawe, jak Wy na to będziecie patrzeć. Powiedzcie mi, czy powinien zagrać z dwoma napastnikami, czy powinien wystawić jednego napastnika, oczywiście Adam Nawałka. Jestem ciekawy Waszych opinii, więc wszystko o naszej kadrze piszcie w komentarzach. Piszcie oczywiście, czy ten materiał Wam się również podobał. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. I piona.